ciekawy przede wszystkim, jak wyglądały przygotowania do samego konkursu. Wiedziałaś, na jaki temat jest pisać, natomiast konkurs się przygotować, jak te przygotowania w tym pandemicznym czasie wyglądały, żeby wiedzę na ten temat zrobić. Na pewno wiedziałam, jaki będzie temat. Dostałam wszystkie wytyczne a propos konkursu wcześniej. Żeby się przygotować, musiałam trochę poszukać informacji. Też w tym pomógł mi mój nauczyciel, pan Łukasz Piasecki. Oraz też pojechałam do biblioteki, by pożyczyć kilka książek na ten temat, by ułatwić sobie pracę i wzbogacić mój esej o różne informacje. Była to praca dosyć trudna i robiłam ją około 2 tygodni. Spędziłam na to, nie ukrywając, całe ferie, ale uważam, że było warto, ponieważ zostałam osobą wyróżnioną, a nawet jeżeli nie, to jeżeli bym nic nie zdobyła, i tak uważam to za bardzo dobre doświadczenie, ponieważ był to mój pierwszy konkurs, jaki w życiu wzięłam udział. Odpowiedzialność za naród w myśl Romana Dmowskiego. Jesteś uczennicą klasy której? Klasy drugiej. Trzecim liceum. Czy historia generalnie to jest jakaś twoja pasja, albo czy generalnie historia to jest coś, co cię jakoś interesuje i może właśnie ten wiek 20 z tej historii, jak to w ogóle ciebie? Bardzo interesuję się historią, lubię o niej słuchać. Najbardziej tematy wojny, te wieki, ale też czasami czytam różne książki na ten temat i wyszukuję informacje. Kinga Rajewska. Czy jest pan w jakiś sposób dumny jako nauczyciel, że uczennica, która wzięła udział w konkursie właśnie w tym trudnym okresie, kiedy z tą nauką jest bardzo trudno, została wyróżniona jako jedna z kilkunastu osób w Polsce właśnie z Grudziądza, pisząc o postaci Romana Dmowskiego, jak pan to widzi? Jestem ogromnie dumny, jestem naprawdę wdzięczny nie tylko tej uczennicy, czyli Kindze Rajewskiej, ale także Lei Zakrzewskiej, bo tutaj właściwie wymaga to doprecyzowania, że dwie uczennicy podjęły się właśnie napisania rzeczywiście tego trudnego tematu, tej pracy o Romanie Dmowskim, konkretnie eseju. No niestety, tylko jedna została wyróżniona, natomiast z mojego punktu widzenia ta druga praca też była co najmniej przyzwoita. No ale takie jest życie, tak? No, mimo że liczyliśmy gdzieś tam po cichu na to, że może uda się dwóm dziewczynom zakwalifikować, okazało się, że ostatecznie została dostrzeżona jedna praca, ale bardzo się z tego cieszymy. Naprawdę jest to piękna dla nas chwila. To jest piękna chwila dla szkoły, dla trzeciego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Pawła II w Grudziądzu. Myślę, że wszyscy nauczyciele są z Kingi dumni. Dyrekcja, no to jest naprawdę dla nas bardzo fajna sprawa i bardzo ciekawe przeżycie. Rozmawiamy o tym konkursie w nieprzypadkowym miejscu, bo znajdujemy się przy rondzie Romana Dmowskiego, czyli jak już wcześniej mówiliśmy, takim jedynym miejscu w Grudziądzu, które w jakiś sposób upamiętnia tę postać. Czy to pan może potwierdzić, że faktycznie tak właśnie jest? Znaczy, panie redaktorze, właśnie postać Romana Dmowskiego jest sama w sobie bardzo ciekawa, bo też nie będę ukrywał, pewnie dużo osób to wie, że no jest postacią kontrowersyjną, tak? Nie wszyscy tej postaci sprzyjają, niektórzy wolą ją pomijać w historii. Akcentuje się przede wszystkim zasługi marszałka Józefa Piłsudskiego, słusznie oczywiście skądinąd, bo wiadomo, że jest uznawany za ojca naszej niepodległości, ale zasługi Romana Dmowskiego, pomimo różnych kontrowersji, jakie on wywołuje, są ogromne. A to, co warte podkreślenia, jemu zawdzięczamy w bardzo dużej mierze to, że Pomorze po okresie zaborów wróciło w granice państwa polskiego. To on mocno wraz z Ignacym Paderewskim naciskali na prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona, żeby ten uznał, iż Pomorze Gdańskie ma wrócić w granice naszego państwa. Proszę pamiętać, że w tamtym okresie to nie było wcale takie oczywiste, że Pomorze musi stać się częścią państwa polskiego. Dmowski mocno ku temu zmierzał i nie tylko w okresie, kiedy rozstrzygały się losy Polski w czasie przed podpisaniem traktatem wersalskim,
ale też dużo, dużo wcześniej pisał różnego rodzaju dzieła na ten temat. Dodam jeszcze, że Roman Dmowski na przykład bardzo mocno chwalił młodzież pomorską za to, że przeciwstawia się procesowi germanizacji i w 1901 roku, tak jak głośno było na przykład o strajku młodzieży we Wrześni, to właśnie Roman Dmowski chwalił 35 gimnazjalistów z Pelplina, z Brodnicy, z Torunia i z Chełmna, którzy przeciwstawiali się procesowi germanizacji i w tak zwanym słynnym procesie toruńskim zostali skazani na okres od 3 miesięcy do kilku lat pozbawienia wolności, więc Dmowski interesował się mocno Pomorzem. To, że na Pomorzu, bo tutaj powiem szczerze, akurat nie mam szerszych informacji, ciężko pewnie je znaleźć, jak często bywał, w Grudziądzu pewnie nie był nigdy, chociaż nie mówię tego autorytatywnie, bo to trzeba byłoby by bardziej się w to zagłębić. To samo Pomorze było dla niego bardzo ważne i bardzo mocno akcentował jego znaczenie i jestem przekonany, że chociażby w związku z tym to rondo, które znajduje się w Grudziądzu, jak najbardziej mu się należy.